Prawie wszystko o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, część druga z pięciu. Pierwszy filmik skończyliśmy na pewnej optymalizacji, a dziś kontynuacja. Dookreślimy sobie, kto może być opodatkowany na ryczałcie, kto czy raczej co, jakie działalności są wyłączone z możliwości opodatkowania ich ryczałtem i zdefiniujemy to, co stanowi przychód do opodatkowania w przypadku ryczałtu. Czyli ustalimy to, co misie lubią najbardziej, co można odliczyć od tego przychodu, aby dojść do możliwie najmniejszej podstawy do opodatkowania. Także w przypadku podatku liniowego i zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. Zgodnie z artykułem 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ustęp 2, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. Tu uwaga, jak w poprzednim filmie w przypadku JDG, trzeba zwrócić uwagę na właściwe zaznaczenie wybranej formy opodatkowania. Z artykułu 6 ustęp 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że podatnicy, którzy rozpoczynają wykonywanie działalności gospodarczej, mogą bez względu na wysokość przychodów opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, natomiast ci, którzy kontynuują prowadzenie działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt ewidencjonowany, jeżeli ich przychody za poprzedni rok uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej albo jawnej osób fizycznych nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro, czyli w 2023 roku kwoty 9 218 200 zł. Zatem z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 milionów euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, to znaczy roku poprzedzającego rok podatkowy. Czyli żeby wiedzieć, czy możemy kontynuować w 2024 roku opodatkowanie na ryczałcie, to bierzemy kurs z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku. W przypadku przekroczenia tej kwoty od nowego roku wybieramy podatek liniowy albo automatycznie przechodzimy na zasady ogólne. Kwota tego limitu ma zostać podwyższona do 3 milionów euro. Wpłynął taki wniosek do Sejmu. Czekamy. Czyli nie tracimy ryczałtu z dniem przekroczenia limitu przychodu, tylko z rokiem kolejnym w przypadku przekroczenia kwoty póki co 2 milionów euro. Inaczej jest, to znaczy tracimy prawo do ryczałtu, już od razu od tego dnia opłacamy podatek dochodowy na ogólnych zasadach i tu nie ma wyboru, gdy wykonamy jakiś rodzaj działalności wylistowany w artykule 8 jako wyłączony z możliwości opodatkowania ryczałtem. Są to przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, także gdy wytwarzamy wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Akcyzą objęte są m.in., przypomnijmy, wyroby takie jak alkohol, wino, piwo, paliwa, samochody osobowe, tytoń, energia elektryczna. Wyłączona z możliwości opodatkowania ryczałtem jest także sytuacja określona w artykule 8 ustęp 1 punkt 5. Jeżeli małżonek prowadzi lub małżonkowie prowadzą
działalność opodatkowaną na ogólnych zasadach i chcą zmienić te zasady na ryczałt, to nie mogą, gdy dodatkowo zamieniają działalność wykonywaną samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem i odwrotnie. W formie spółki z małżonkiem zmieniają na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków. A także gdy samodzielnie przez małżonka zmieniają na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka. Ważne wyłączenie jest też w ustępie drugim artykułu 8, że jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności opodatkowanej ryczałtem przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym. W ramach stosunku pracy to podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Czyli wskazane ograniczenie ma pewne ramy czasowe i w przypadku ryczałtu są one nawet szersze niż w przypadku podatku liniowego niestety. Bo aby nie utracić prawa do opodatkowania w formie podatku liniowego, nie możemy uzyskać przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które my lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w bieżącym roku podatkowym, a w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak w bieżącym, jak i poprzednim roku podatkowym. Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód bez pomniejszenia kosztu uzyskania przychodu, jak już sobie ustaliliśmy w pierwszym filmie. Mimo że ryczałtowcy nie pomniejszają przychodów o koszty ich uzyskania, to są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodu. Teraz wracamy do zagadnienia wspomnianego na początku, że niecały dochód, czy w przypadku ryczałtu przychód, podlega opodatkowaniu. Podstawa opodatkowania jest szczęśliwie mniejsza. Zatem ustalając podstawę opodatkowania na podstawie artykułu 11, podatnicy mogą jednak dokonać części odliczeń. Jak na zasadach ogólnych, czy w mniejszym stopniu w podatku liniowym. Mogą więc, będąc na ryczałcie, odliczyć od przychodu. Straty podatkowe z działalności gospodarczej poniesione w 5 latach ubiegłych w okresie korzystania z opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone w koszty uzyskania przychodów, gdy jesteśmy również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Można wtedy odliczyć te składki, które podatnik opłaca za siebie i za osoby z nim współpracujące nieformalnie, bez umowy, jednocześnie stanowiące najbliższą rodzinę z wyłączeniem rodzeństwa. Jeśli taka współpraca jest niesformalizowana przez umowę, to zgodnie z przepisami ZUS-owskimi osoba taka jest traktowana jako osoba współpracująca i podlega ubezpieczeniu. I to ubezpieczenie można odliczyć. Dalej, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKSE możemy odliczyć. To odliczenie jest możliwe także na podatku liniowym i oczywiście na zasadach ogólnych. Odliczymy też składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł, ale uwaga, to odliczenie nie jest możliwe na podatku liniowym. Zatem różnicujące nasze formy opodatkowania, więc umieszczamy w tabeli. Możemy też odliczyć dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu
w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Bo może się zdarzyć, że podatnik pobierał świadczenie, np. rentę, które później okazało się nienależne, skoro pobierał, to i pewnie płacił podatek lub należną zaliczkę na podatek w sytuacji, gdy świadczenie zostało wypłacone za pośrednictwem płatnika. Więc jeśli podatnik dokonuje zwrotu takiego świadczenia, jest uprawniony do zastosowania odliczenia od podstawy opodatkowania wartości tego zwrotu świadczenia uprzednio opodatkowanego, takiego wyzerowania podatkowego tego świadczenia. Możemy też odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Te możliwe wydatki są wskazane w ustawie o podatku dochodowym. Uwaga, z tej ulgi nie skorzystamy na podatku liniowym. Skorzystamy na zasadach ogólnych i na ryczałcie. Na liniowym niestety nie. Podobna sytuacja w przypadku wydatków na internet. Te też możemy odliczyć do kwoty 760 zł w danym roku, ale nie w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym. Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno występujących po sobie latach podatkowych, jeżeli dotychczas podatnik będący czy to na zasadach ogólnych, czy na ryczałcie z niej nie skorzystał. Dalej, darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Tylko tę darowiznę można też odliczyć na podatku liniowym, na cele kształcenia zawodowego. Oraz na zasadach ogólnych i na ryczałcie odliczymy ulgę z tytułu krwiodawstwa. Dalej, wydatki na termomodernizację. Te możemy odliczyć i na zasadach ogólnych oczywiście, i na podatku liniowym, i też na ryczałcie możemy odliczyć. Więc ta ulga nie różnicuje nam tych form opodatkowania. Ulgę na zabytki tak samo. I na zasadach ogólnych, i na podatku liniowym, i też na ryczałcie możemy odliczyć. Więc ta ulga również nie różnicuje nam tych form opodatkowania. I teraz najbardziej popularna ulga, ulga na dziecko. Uwaga! Nie występuje ani w podatku liniowym, ani na ryczałcie. A skoro jesteśmy przy dzieciach, to podkreślmy, że wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic możliwe jest tylko na zasadach ogólnych, czyli na skali. Nie jest jednak możliwe, jeżeli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową i z tego tytułu osiąga jakiekolwiek przychody, poniósł koszty, skorzystał z odliczeń bądź ulg. Korzystanie z opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem jest jednoznaczne z utratą możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków, jeżeli były dochody, a w przypadku ryczałtu przychody do opodatkowania. Zatem powtórzmy, że nie można na ryczałcie, podobnie nie można na podatku liniowym, rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic i nie można odliczyć od ryczałtu, tak samo i na podatku liniowym, ulgi na dziecko. Chyba że mamy działalność opodatkowaną ryczałtem i jednocześnie osiągamy przychody opodatkowane według skali podatkowej. Na przykład pracujemy na etacie. To ulgę na dziecko odliczymy od podatku płaconego z tytułu umowy o pracę. Ulgi prorozwojowe jeszcze też różnicują nam formę opodatkowania, badawczo-rozwojowe, nie występują na ryczałcie. Możliwa jest ta ulga na zasadach ogólnych oczywiście i na podatku liniowym dla odmiany. Podobnie ulga na innowacje 5% IP Box, bardzo atrakcyjne, obniżone do 5% opodatkowanie dochodu, o którym wspomnieliśmy na początku, ale niedostępne na ryczałcie. Podobnie ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. Te ulgi prorozwojowe możliwe są na zasadach ogólnych i tak samo na podatku liniowym. Teraz ostatnia istotnie różnicująca kwestia, last but not least, składka zdrowotna. Przychody mogą być ponadto pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu.
także za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu. Wszystkie te odliczenia, oczywiście to dotyczy w ogóle wszystkich, całej tabeli, stosuje się pod warunkiem, że nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do KUP, do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym, czy w przypadku składki zdrowotnej już zwrócone podatnikom w jakiejś formie. Wróćmy jeszcze do składek zdrowotnych, bo tu mamy różnice, które mogą okazać się istotne pomiędzy poszczególnymi formami rozliczeń. Otóż przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, a będący na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów. Tylko podatnicy na karcie podatkowej płacą składki zdrowotne, jak i podatek w stałej wysokości. Z podatku dochodowego, rozliczanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki, czyli dochodu z działalności gospodarczej. Z podatku dochodowego w formie podatku liniowego, 19%, składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, też dochodu z działalności gospodarczej. Przy czym i dla zasad ogólnych na skali na podatku, i na podatku liniowym minimalna składka zdrowotna w 2024 roku za każdy miesiąc roku podatkowego, roku składkowego od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku wynosi 381 zł i 78 groszy miesięcznie, bo jeżeli dochód w danym miesiącu jest niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia właśnie. Jeśli natomiast jesteśmy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, to nasza miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% takiej oto zryczałtowanej podstawy. Opiera się ona na trzech stawkach. 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tysięcy złotych, 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 do 300 tysięcy złotych i 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tysięcy. Zatem w zależności od wysokości naszych przychodów będzie to kwota. W przypadku przychodu poniżej 60 tysięcy składka zdrowotna miesięczna 419,46 groszy. W przedziale od 60 do 300 tysięcy składka miesięczna zdrowotna 699,11 groszy. I powyżej 300 tysięcy 1258,39 groszy. W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie, niezależnie, na zasadach ogólnych, na skali, czy na liniowym, czy na ryczałcie. Kwestia odliczeń składki. Te odliczenia są możliwe na ryczałcie i na liniowym. Dla odmiany nie można odliczyć zdrowotnej na zasadach ogólnych, na skali, nawet niezależnie, czy na działalności, czy nie. I tak, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to składki na ubezpieczenie zdrowotne możemy alternatywnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć od dochodu. Ale łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może w 2024 przekroczyć 11 600 zł, taki roczny limit na liniowym. A na ryczałcie, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to od uzyskanego przychodu możemy odliczyć, uwaga, 50% składek zdrowotnych. To są kwestie różnicujące opodatkowanie, więc wpisujemy do naszej tabeli. I na składce zdrowotnej kończymy tabelkę. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy stosują opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, powinni założyć ewidencję przychodów. Dodatkowo powinni też prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej. Trzeci odcinek będzie o stawkach ryczałtu, o ustaleniu wysokości ryczałtu. Zapraszam.